Czy Kuba Błaszczykowski na pewno pojawi się w EFC 25? Jeszcze do niedawna byliśmy o tym święcie przekonani, ale w ostatnich dniach pojawiły się pewne sygnały, które budzą wątpliwości, czy faktycznie legenda polskiej piłki będzie dostępna od początku gry. W tym filmiku postanowię przyjrzeć się całej sytuacji. Na wstępie proszę Cię o zostawienie łapki w górę i subskrybowanie kanału, bo to bardzo pomaga mi w rozwoju na YouTube. Dziękuję Ci za takie wsparcie i lecimy z tematem. Mniej więcej pod koniec lipca gruchnęła wieść, że testowana jest karta Hero Kuby Błaszczykowskiego. Pojawiły się również pierwsze zarysy jego karty, z których wynikało, że były kapitan reprezentacji będzie miał bardzo szybkie tempo oraz fajny dribbling. Mankamentem mogłoby być strzelanie, ale myślę, że taka karta dobrze odwzorowywałaby Kubę z kariery. W każdym razie, temat już zdążył się ponieść szerokim echem po polskich social mediach, ale około 10 sierpnia przyszło pewne rozczarowanie. Według największych leakerów mających dostęp do EA FC 25 oraz grafik zwiastujących nowe karty od samych EA, na liście potwierdzonych kart Hero nie znajdziemy niestety Kuby. Przynajmniej nie w gronie tych kart, które będą dostępne od premiery. Co to może oznaczać? Czy jednak Błaszczykowskiego nie znajdziemy w nadchodzącej grze? Niekoniecznie. Obstawiam, że skoro jego karta była testowana, to raczej prędzej lub później doczekamy się karty Polaka, bo to by sugerowało, że problemem nie jest licencja, czyli kontakt z zawodnikiem. Być może testy nie były satysfakcjonujące, być może EA nie chciałoby dodawać tak szybkiej karty na samym początku gry, a być może EA szykuje kartę Błaszczykowskiego do jakiegoś specjalnego eventu. Możemy zakładać, że EA czeka z oficjalnym ogłoszeniem tej informacji do okolic 7 września, bo właśnie wtedy, w Dortmundzie, zostanie rozegrany mecz pokazowy i pożegnalny Kuby Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Oczywiście to wciąż data przed premierą gry, ale i tak wyobrażam sobie, że EA może przygotować coś na to wydarzenie. Swoją drogą, fajnie jakby w przyszłości pojawiła się również karta Piszczka, bo wtedy połączenie obu panów na prawej flance w jakimś składzie z Bundesligi byłoby niemalże obowiązkiem. Obaj piłkarze bardzo się dobrze znają, więc gdyby Kuba nawiązał owocną współpracę z EA, to może zachęciłby swojego przyjaciela. Myślę, że EA też byłoby otwarte na dodanie kolejnego prawego obrońcy do gry z przeszłości. Podsumowując, z jednej strony brak Kuby od dnia premiery może być niepokojący, ale z drugiej uważam, że skoro jego karta była w fazie testów, to prędzej czy później Błaszczykowskiego się doczekamy. A jak wy to widzicie? Czy sądzicie, że Kuba będzie w EFC 25? Z kim będziecie chcieli go połączyć w swoim składzie? Jaki inny Polak zasługuje na kartę Hero? Czekam na Wasze interesujące komentarze i polecam inne filmiki na moim kanale.